Cześć kochani, witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj vlog mam nadzieję, że będzie w miarę żywy jak na to, że spaliśmy dzisiaj z Kacprem w sumie 3 godziny. Ja może 4, bo tak przysypiałam na chwilę w samochodzie. U chwili się budziłam, znowu przysypiałam, budziłam się, także może suma summarum, spałam w tej nocy około 4, może 4,5 godziny. Dlatego, że byliśmy wczoraj na imprezie u Luki i musieliśmy po imprezie wrócić do nas, tutaj do domu, do Katowic, dokładnie do Sosnowca, ponieważ rano miałam zaliczenia na studiach, musiałam po prostu być, bo miałam ważne zajęcia, także musieliśmy jechać, wyjechaliśmy z Warszawy o 1:00, przyjechaliśmy o 4:00, nim się ogarnęliśmy, nim przyszliśmy do mieszkania, zaparkowaliśmy auto, ja zrobiłam demakijaż i tak dalej, to trochę minęło i usnęliśmy przed 5:00, a o 7:00 już pobudka, bo na 8:00 do szkoły. Spóźniłam się i tak na zajęcia, bo ustawiłam budzik na ostatnią chwilę, jaką tylko, wiecie, jakby na ostatni czas, jaki mogłam wstać. Plus zeszłam z łóżka nieco później niż dzwonił budzik i po prostu wyszło tak, że się spóźniłam do szkoły. Ale wróciłam już ze szkoły, udało mi się na szczęście to wszystko pozaliczać, co miałam dzisiaj pozaliczać, bardzo się z tego cieszę. I jesteśmy teraz już w domu. Kacper teraz robi sobie przerwę. Rano był w pracy, kiedy ja byłam w szkole, w biurze, pracował. Teraz mówi, że już kurde poczuł takie zmęczenie, brak snu i stwierdził, że zagra sobie w FIFA. Nie wiem w sumie ile już grałam. Drugi mecz? Nie kłam. Widzisz, nie pierwszy mecz, ale tak właśnie, ja ogarniam trochę w mieszkaniu, praniec wczoraj robię i w ogóle, i przyszły do mnie paczki, także zrobimy unboxing. W ogóle pierwsza paczka przyszła z okularami od Avocado Glasses, już te okulary mam na oczach. Jak widzicie, mocno mienią się na niebiesko przez to, że mają te filtry do światła niebieskiego i tak dalej. Są takie serio fajne, solidne, fajnie się trzymają na buzi, także od razu sobie je ubrałam. Bardzo w ogóle podobny kolor do tych, które noszę też teraz z Beluti, także oba mają fajny, podobny kolor. Ja właśnie takie kolory i takie ala okrągłe kształty lubię na sobie, więc od razu przymierzyłam te nowe i bardzo fajnie się prezentują, fajnie się noszą i tak jak mówię, są takie bardzo solidne. I mam w ogóle dla Was jakiś kod rabatowy na te okulary. Zaraz znajdę kartkę z informacją i dam Wam znać. Oto paczka, w pokrowcu miałam okulary, a tutaj mam informację o kodzie rabatowym. O, Baruś, bo Barusia też dzisiaj mamy już w domku. 15% z kodem Klatex na stronie Avocado na okulary. A Bary co? Robi unboxing toreb z samochodu, tak? Tak. I kochani, w międzyczasie przypominam Wam o kodzie rabatowym na wowko.pl. Do 20 macie 10% rabatu na wszystkie case'y z kodem 2020. Mam nadzieję, że nie oglądacie tego vloga z opóźnieniem i zdążycie jeszcze skorzystać z rabatu. Do poniedziałku 20 stycznia 10% kod 2020. Nie tylko na ten case, ale na wszystkie modele, które mamy na stronie. Dostałam również świece wczoraj od Angeliki. Jak wiecie, dwie pierwsze świece z Twinkle Candle zamówiłam. Jaką ja zamówiłam? Morning Cappuccino i ta druga, którą ty lubisz, to jest Raspberry chyba Cream? Coś takiego. I są przepiękne, obie bardzo lubimy. I Angela wczoraj, jak wychodziliśmy, sprezentowała nam cztery nowe. Powtarza nam się tylko jeden zapach, czyli Morning Cappuccino, z czego bardzo się cieszę, bo jest przepiękny i rano sobie zawsze odpalam na pobudzenie i na taki lepszy dzień. I dostaliśmy jeszcze lemon cola, dostaliśmy mulled wine i dostaliśmy sandalwood, pokażę Wam. Oto one, dwie duże lemon cola i mulled wine i morning cappuccino i mysterious sandalwood w mniejszych pojemnościach. Powiem szczerze, że moje serce najbardziej skradło morning cappuccino i ten świąteczny mulled wine. Kacper uwielbia raspberry, akurat tutaj nie mamy raspberry. Powąchaliśmy to, to jest bardzo intensywny zapach, ta czarna mysterious sandalwood. I dla nas myślę, że spasuje się do łazienki. Czasami sobie zapalamy, jak przychodzą goście, albo w ciągu dnia, jak sobie siedzimy, zapalamy sobie świeczkę w łazience i myślę, że ta idealnie nada się do nas, do łazienki. Będzie mi pasował po prostu ten zapach w tamtym miejscu. A lemon cola to jest zapach bardzo, bardzo orzeźwiający, taki cytrusowy, właśnie Coca-Cola. Totalnie inny niż świece, które dotychczas kupowałam, ale fajnie, też sobie odpalimy i zobaczymy. Może wiecie, w opakowaniach one pachną inaczej i jeszcze fajniejszy zapach będzie, jak je odpalimy. I w ogóle już pewnie chcieliście zacząć mi pisać, że mam brudną bluzę, wiem o tym, rano jadłam śniadanie w szkole i upadł mi pomidor szery przepołowiony na pół na bluzę i poleciał w dół. Także wiem, muszę wrzucić tą bluzę do prania i ubrać nową.
A tutaj ktoś zgłodniał. Barulek, głodny jesteś, piesiu? Jedz sobie. Jedz, jedz. Śmieszna sytuacja, Bary zjadł jedzonko i ja chwilę później zmyłam sobie makijaż i położyłam się na chwilę do łóżka. Miała to być 15-20-minutowa taka mini dżemka, może nawet nie dżemka, bardziej taki czas na relaks. Usnęłam. Usnęłam, spałam tak 20 minut, po czym przyszedł do mnie Kacper, zobaczył, że śpię i tak samo położył się spać i obudziliśmy się po półtorej godzinie, po dwóch godzinach razem. I wtedy już nie miałam czasu dla was nagrywać, bo jak zorientowałam się, która jest godzina, to uświadomiłam sobie, ile rzeczy jeszcze musimy dzisiaj zrobić. Kacper jeszcze był dzisiaj umówiony na masaż relaksacyjny do salonu i po prostu był szał ciał. Właśnie wróciliśmy z biura, wysyłaliśmy paczki Wowka, Kacper ogarnął rzeczy na komputerze, zrobiliśmy to, wysłaliśmy, jesteśmy teraz w domu, właśnie weszłam razem z Barym po spacerze, jest 21 na zegarach, no i tak to wygląda, tak to wygląda. Także ten vlog nie miał być łączony z dwóch dni, ale wyszło tak, że będzie łączony z dwóch dni. Będziemy mieć dzień dzisiejszy i dzień jutrzejszy na vlogu, bo po prostu zasnęłam i uciekło mi trochę dnia. Ale to wszystko przez to, że w nocy po prostu spałam bardzo krótko i dzisiaj czuję się na maksa taka nietrzeźwa, rozkojarzona, nie pamiętam. O czymś zapomniałam, czegoś nie wzięłam z domu, musiałam wracać i tak dalej. Zaparzyłam sobie teraz pyszną herbatkę i będę teraz sobie chillować przy herbacie. Wezmę też witaminę D w razie czego, bo coś mi pobolewa gardło, coś mam katar. Nie chcę, żeby mnie rozłożyło, także witaminka D, witaminka C musi postawić mnie na nogi. I w ogóle słuchajcie, sporo z was może o tym nie wiedzieć, ale ja kiedyś przez całe swoje dzieciństwo i jeszcze do zeszłego roku straszliwie bałam się łykać jakichkolwiek tabletek. Nawet wielkości rutinoskorbinu. Okej, za trzecim razem się udało. Naprawdę na maksa się bałam. Jak byłam mała, to usłyszałam tą historię w telewizji o dziewczynce, która połknęła tabletkę i źle jej wpadła do złej tam komory i wpadła w śpiączkę. Tak się przeraziłam, tak w głowie sobie po prostu, nie wiem, wytworzyłam taki lęk przed łykaniem tabletek, że naprawdę do zeszłego roku bałam się po prostu połykać tabletek. Jakoś pod koniec tego roku już trochę zmieniłam myślenie, trochę ogólnie przeczytałam parę książek, które wyjaśniły mi, że nie można myśleć o takich rzeczach, nie można się zamartwiać, nie można unikać czegoś dlatego, że a, bo komuś się coś stało, bo to jest bez sensu i tak sobie w ogóle poprzestawiałam, że już się nie boję, że już nie mam tej głupiej fobii przed tabletkami, ale kiedyś naprawdę nawet rutinoskorbin rozdrabniałam na najmniejsze granulki, najmniejsze po prostu części tabletki, najlepiej w ogóle forma proszku i wtedy dopiero byłam w stanie łyknąć tabletkę. Nie było mowy, żebym połknęła tabletkę typu Tran, taką kapsułkę, czy przeciwbólowy ibuprofen w kapsułce, bo po prostu tego się nie dało pogryźć. Ja czasami, jak na przykład już nie miałam co połknąć, a miałam bardzo silny ból brzucha miesiączkowy, to po prostu wyciskałam z kapsułki ten płyn, który był tak niedobry. Cały język normalnie potem miałam podrażniony, no bo to są jednak silne substancje, które powinny się rozłożyć dopiero w żołądku. Ja naprawdę się aż tak bałam, że jak byłam tak zdesperowana, to byłam w stanie ten obrzydliwy smak czuć wszystkiego, tylko żeby tego nie połknąć. Ja wszystkie możliwe syropy, antybiotyki to chciałam w syropie, żeby właśnie nie łykać tabletek, serio. Ze mnie się śmieli lekarze, że kobieta 20-letnia boi się łykać tabletki i prosi o syrop, serio. Ale już teraz na szczęście się nie boję, dalej nie łyknę takiej ogromnej kapsułki, jak czasami są antybiotyki, takie wiecie, wielkie kule. Do tego nie łyknę do teraz, ale wszystkiego rodzaju rutynoskorbiny, takie witaminki D, Tran i takiej wielkości jestem w stanie łyknąć, także ja jestem z siebie bardzo dumna, bo naprawdę, jakbym wróciła pamięcią do tego, co się działo tak 3 lata temu, jak panikowałam, jak mama kazała mi łyknąć tabletkę, a ja mówiłam, nie, nie łyknę, nie łyknę. Masakra. Wrócił właśnie Kacper, bo pojechał jeszcze umyć samochód, kiedy ja wróciłam z Barym. I chciałam wam dopowiedzieć jeszcze, że a propos łykania tych tabletek, moja babcia od zawsze mnie po prostu fascynowała, a z drugiej strony przerażała, bo potrafi łyknąć tabletki bez picia, żadnego. Rozumiesz, Kacper? No. A ty umiesz? No, jak mam dużo śliny.
To bym połknął. Moja babcia normalnie brała na przykład, nie wiem, tran, przeciwbólową tabletkę jakąś, czy cokolwiek innego takiej wielkości, jak nie wiem, duży apap i normalnie bez żadnej popity, że tak powiem, łykała tabletkę, ja nie wiem jak. Ja po prostu zawsze byłam tak przerażona, mówiłam, babcia, ja nie umiem łyknąć drugiej tabletki, a ty łykasz bez popicia, ale wiem, że to jest niezdrowe. Nie powinno się łykać tabletek bez popicia, także Kasper ma plan na ten piątkowy wieczór taki, że będzie grał FIFA. Ja najpierw to do niej pójdę się umyć włączę sobie możliwość na Netflixie. Już pozwolę się grał. Bardzo mnie to interesuje. Bardzo mnie to interesuje. Teraz w mojej karierze menadżera. Nie interesuje mnie to naprawdę. Także właśnie tak chyba zrobimy. Pójdę wziąć kąpiel i pójdę oglądać jakiegoś może Netflixa, jakiś sobie serial, zacznę oglądać sama. Oglądaliśmy z Kacprem. Co ostatnio oglądaliśmy? No ten Carringtonów. Tak, Dynastię oglądamy, ale Kasper jakoś tak ma coś takiego, że musi sobie robić duże przerwy. Jak go obejrzymy serial czy dwa pod rząd, znaczy no odcinek, potem mówi, że jakoś już mu się nudzi ta Dynastia i tak dalej, więc nie wiem w ogóle na jakim etapie jesteśmy. Drugi sezon, końcówka? Jakoś tak. No, dokończymy pewnie ją kiedyś w końcu, żeby zobaczyć jak się tam, wiecie, ostatni sezon zakończył, bo chyba dwa są tylko, czy są trzy? Teraz jakiś wyszedł w Stanach. Tak? Trzeci. Oglądaliśmy ostatnio, że obejrzeliśmy cały, no to ten, drugą część The End of the Fucking World, no nie? Oglądaliśmy drugą część, no i tyle w sumie z ostatnio oglądanych. Dlatego zobaczymy, może sobie znajdę jakiś taki... Coś ciekawego, weź się obejrzeć. No, tylko tak wiecie, weźcie pod uwagę to, że Kacper jest dość wybredny. No. Kacper jest bardzo wybredny. A jedyny serial, który ja obejrzałam od początku do końca sama, to Orange is the New Black i 13 powodów. I The End of the Fucking... No, ale to my razem. To razem, ale to dlatego, że odcinek trwał 20 minut. Tak. Tak, po prostu oglądaliśmy po 3-4 dziennie. Jak film. No. Fajnie się to oglądało. Tak, całkiem spoko ten serial, taki nie wnoszący za wiele do życia, ale taki... No, taki chillaucik. No, tak. Tak, tak samo jeszcze oglądaliśmy z takich właśnie podobnym klimacie nastolatków, oglądaliśmy właśnie ten, co właśnie szedł teraz, Sex Education. Oglądaliśmy pierwszą część, to taki też trochę, żeby się pośmiać, ale też spoko właśnie, mamy plan, nie wiem, kiedyś się zebrać i sobie zobaczyć też drugi sezon, bo wyszedł właśnie wczoraj chyba. Tak? Wczoraj? Czy dzisiaj? Wczoraj. Wczoraj chyba. Dwóch papieży oglądałem i... Tak, oglądaliśmy film. Ty chyba całego nie oglądałaś? Tak? Też? To obejrzałam. No dobra, ja tak obejrzałem tylko bardziej uważnie. Skąd wiesz, że bardziej uważnie niż ja? Nie, że cię by to nie interesowało. Nie, oglądałam. Szczerze, to taka jest wielka nagonka, a taki... Taki ono. I no, takie 6 na 10, szczerze mówiąc. Nic takiego specjalnego tam w nim nie było, nie? Nic. Było pokazane, że jest sympatyczny ten Franciszek, że jest taki okej. Okay. Benedykt bardziej przedstawiony jako taki gorszy, no i... No ja to pewnie chodziło, nie? Dobra, koniec tego zamulania, Kacper już zaczął grać, więc ja lecę się kąpać i lecę oglądać jakiś serial. Mówię o kąpaniu, mówię o pójściu oglądania serialu, a przecież ja nie jadłam kolacji, Kacper tak samo. Jak wiecie, jesteśmy od jakiegoś czasu na cateringu i testujemy sobie pewien catering, który jest u nas w mieście i mamy dzisiaj na kolację, to jest moja porcja z ogórkiem kiszonym, bo Kacper go nie lubi, a to jest porcja Kacpra i do tego Kacprowi grzankuję chleb i sobie też zaraz zrobię grzanki z mojego chlebka. I co to jest? Ja mam dzisiaj na kolację chleb ze słonecznikiem, sałatka z kukurydzą, fetą, ogórkiem kiszonym, sałatka na zimno. Ja sobie tylko po prostu podpiekam chleb, żeby nie był taki zimny z lodówki. Zobaczcie na tego królewicza, Baruś! Nie za dobrze ci jest na kocyczku? Koło Kacperka gracie sobie razem? A tam stoją książki, które Kacper chyba już od 2 tygodni przegląda i sprawdza, które mu są potrzebne, a które nie. Wszystkie są potrzebne. Tak, a mówię, że przejrzysz. Ale wiem, że już są wszystkie. Mhm. Dobranoc, Bary. Smacznego, Kacper. Dzięki. Właśnie wróciłam z Barym ze spacerku, wyspaliśmy się bardzo porządnie. Spaliśmy godzinę dłużej niż mieliśmy spać, także dodatkowa godzina pozwoliła nam chyba odespać nieprzespaną wczorajszą noc. Byłam z Barym teraz właśnie na spacerze, po drodze wstąpiliśmy do Biedronki po świeże bułeczki, po masełko. Kacper stał, robi jajeczniczkę, jemy, my z Barym bierzemy się za ogarnianie mieszkanka, a Kacper jedzie pracować do biura, także mamy podzielone obowiązki. Najprawdopodobniej pojedziemy na obiad na sushi do Katowic, ponieważ Kacper miał robić rosół, ale mówi, że nie ma czasu stać przy rosole dzisiaj, także chyba po prostu pojedziemy zjeść sushi, a jutro sobie zrobimy obiadek w domu. I co, Kacper, powiesz? No, robię perfekcyjną jajecznicę, także tu chwilę schodzi. Powiedz, jak to wygląda. Jajka wbijacie do małej miseczki,
No to ważne, że do miseczki. Rozbełtujecie je, a następnie do drugiej miseczki przelewacie je przez sitko. Normalnie przez sitko, tak żeby wszystko to, co nie da się, żeby było, wiecie jakie, no żeby nie było takich glutów, nie? I do tego dajecie trochę masła. Do środka zmrożone masło możecie podzielić na mniejsze kawałki. I od zerowej temperatury wrzucacie sobie na patelnię, stojąc i najlepiej taką silikonową mieszaczką mieszać tak, żeby nie była... Na małym ogniu, tak? Na bardzo małym ogniu, na czwórce jest, to no, ledwo co się grzeje. Pięknie. No. Jak ktoś lubi jajecznicę taką delikatną, aksamitną i tak dalej, to to jest właśnie przepis na idealną jajecznicę. A i na koniec, jak to się już zrobi, to trzeba dodać jogurtu naturalnego. I tam jest jogurt naturalny, skarbie, ten to jest jogurt naturalny, być, nie? No, dodajecie troszkę jogurtu i znowu mieszacie szybko, już nie na ogniu i utrzymujecie tak zajebistą, jak to się nazywa, skarbie? Konsystencję. No właśnie. Mary chyba też czeka na śniadanie, zobaczcie. Jest w ogóle niegrzeczny, bo schodzi z koca i próbuje wejść tam. Niedobry jesteś, niedobry. Nie zostawiajcie nigdy jajecznicy na patelni. No patrzcie, dzieje się tak. Znaczy no, mogłoby się tak stać, mi się tak nie stało. Patelnia jest nadal gorąca i będzie wam się nadal ścinało. Ile chcesz, Klaudia? Jeszcze? Dobra, już. Serta ubrań, która czeka na prasowanie, na kacpra. Ja tu codziennie robię pranie, codziennie coś nowego piorę, wrzucam, żeby nie zalegało w koszu i po prostu kacper nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Podjął się, że będzie prasował, gotował i odkurzał. Wyobraźcie sobie, że w ciągu dnia mamy catering, więc od poniedziałku do piątku jest catering, więc nie musi gotować. Zamówił właśnie wczoraj odkurzacz, który sam będzie nam odkurzał iRobota. No i jedyne co zostaje to prasować i jeszcze tego nie robi. Po prostu poszedł na maksa na łatwiznę. Wszystkie inne obowiązki są na mnie i on robi tylko te trzy rzeczy. No jak najwyraźniej nie chcę tego wypełniać. Jedyne co robi to wynosi śmieci, ale też nie za każdym razem. Ile razy ja wynosiłam już śmieci. Tak to jest z tymi facetami, masakra. I słuchajcie, w ogóle musimy też zrobić listę zakupów i pojechać dzisiaj na zakupy. Także wzięłam właśnie karteczkę, notesik, zanotuję sobie. Co musimy dzisiaj kupić w sklepie, bo jutro jest niedziela, więc będzie nie handlowa. Na pewno potrzebuję proszku do prania, płynu do fukania. Do prasowania chciałam kupić taki... coś takiego jak mamy do kwiatów, taki jakby dozownik na wodę, ponieważ chciałabym dolać sobie tutaj trochę płynu do fukania, trochę wody i po prostu pryskać ubrania w trakcie prasowania, żeby ładnie pachniały, czyli taki dozownik na wodę. Na pewno trzeba kupić pieczywo na jutro, bo dzisiaj kupiłam rano tylko dwie bułki, jak byłam z Barym w sklepie. Cebulę trzeba kupić, wodę mineralną w dużych butelkach. Mineralna. Herbatę zwykłą. I na razie tyle mi przychodzi do głowy, pewnie w trakcie sprzątania jeszcze przypomnę sobie inne rzeczy. O, ściereczki. Ściereczki do kuchni. Okej. Na ten moment nie przychodzi mi nic do głowy. W grudniu kupiłam w ogóle taki jakby planer domowy w Tigerze. Nie kosztował dużo, bo oczywiście za jakieś grosze, tak jak to zawsze w Tigerze. I zapomniałam w sumie, że go mam i dwa pierwsze tygodnie mi w sumie minęły. Ten koniec grudnia, początek stycznia, no i w sumie nawet trzy kartki, bo dzisiaj mamy sobotę 18. No i zacznę już wpisywać do czwartego tygodnia, czyli od poniedziałku 20. Co musimy zrobić ze sprzątających domowych rzeczy, co kupić i tak dalej. Zrobić zakupy. I takie sprawy, oczywiście w tym kalendarzu nie będę wpisywała sobie swoich prac, które muszę zrobić, czy na YouTube'a, czy jakieś współpracy, które mamy, jakieś deadline'y, terminy. To wszystko mam w kalendarzu w telefonie i tak jest mi wygodniej, ale tutaj będę notowała domowe obowiązki, kiedy trzeba zrobić zakupy, kiedy trzeba posprzątać, kiedy czeka nas prasowanie i tak dalej. Chciałabym mieć to rozpisane, żeby w ciągu całego tygodnia nic nam nie umykało, bo w tym tygodniu właśnie na przykład to prasowanie nam umknęło. Mieliśmy zawsze w piątki robić sobie zakupy na weekend. Nie zrobiliśmy wczoraj zakupów, nie mieliśmy czasu, więc przesuwa nam się to na sobotę i chciałabym, żeby to wszystko było po prostu od przyszłego tygodnia ładnie rozpisane. Zawsze przy sprzątaniu zwracam uwagę też na te listy.
warstwy przy ścianie, bo one u nas straszliwie się kurzą. Jak nawet na podłodze tak nie znać kurzu, tak zwłaszcza w sypialni, gdzie wieszamy pranie po prostu na tych listwach, jest tragedia. Dlaczego zawsze po odkurzaniu, po myciu podłogi albo przed, trzeba przetrzeć to wszystko ściereczką. Co jeszcze chciałam wam pokazać? Na ostatnim vlogu mówiłam, że Kacper tutaj odszczepił troszkę monstery i chce uhodować świeżą, nową. Zmieniamy co 3 dni wodę, tak jak mówiłam w poprzednim vlogu i zobaczcie, powolutku zaczyna nam monstera już kiełkować. Spójrzcie, tutaj jest pierwszy kiełek i mamy jeszcze jeden w tym miejscu, już zdecydowanie dłuższy. I wydaje mi się, że gdzieś był jeszcze taki jeden malutki. O, tutaj. Tutaj wychodzi jeszcze jeden malutki. Także no, zaczyna się coś ładnie dziać. Dalej wymieniamy jej wodę i zobaczymy, co jeszcze zakiełkuje. Zobaczymy, czy wszystkie części, które odcięliśmy, będą miały kiełki i korzenie. I zobaczcie, co mnie czeka. Czeka mnie mycie pędzli i gąbek. Ponad miesiąc nie myłam w ogóle pędzli, używałam wszystkie, które miałam. Tutaj właśnie są praktycznie moje wszystkie pędzle, jakie mam, ponieważ w czasie tej przeprowadzki grudniowej, styczniowej po prostu nie miałam jak przysiąść do wszystkich pędzli, bo jedne miałam w domu, drugie miałam w mieszkaniu, w którym wynajmowaliśmy. Część była w biurze i po prostu był mega zamęt. Teraz pozbierałam wszystkie swoje pędzle, jakie mam, i czas na mycie ich. I sądzę, że zabiorę się za to dzisiaj. Nie wiem, czy teraz, bo zaraz zbieramy się na obiad. No ale na pewno muszę to zrobić, bo już nie mam się czym malować. I słuchajcie, kończę już na dzisiaj tego vloga, ponieważ muszę lecieć się szykować. Jedziemy zjeść obiad i wracam tutaj dokończać sprzątanie, bo naprawdę jeszcze troszkę mi zostało. Myślałam, że się wyrobię w dwie, prawie 3 godziny, ale jeszcze troszkę mam do zrobienia, także dzięki za oglądanie dzisiejszego vloga i widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku na tym kanale Klatek z Vlog. Do zobaczenia, buziaki kochani. Pa, pa!